Siemanko, siemanko, wracam, wracam na kanał, tak jakoś po dwóch dniach, prawie po trzech, a może po trzech dniach, ale dzisiaj, dzisiejszy taki vlog na kanale, no jest super, bo dzisiaj będę testował naprawdę ostrą zupkę i po prostu czym, wiecie, czy będzie wow, czy będzie naprawdę ostra, przekonamy się i oczywiście... No i oczywiście piję sobie WKDzik, pozdrawiam tutaj chłopaków, wiecie, z WKDzik, super. I tutaj jest taka na puszce historia, 2007 rok, czwórka przyjaciół zaczyna trenować w piwnicy, 2012 rok, powstaje warszawski koks, największy w Polsce kanał fitness. 2013 rok, powstaje marka WKDzik. 2013-2021, rośnie społeczność WK, a nasza pasja owocuje medalami w kulturystyce i trójboju. 2021, premiera napoju Dzik Energy Zero Calorie. No i super, podaj mi trzy zalety bycia słabym. Odpuść, nie istnieją. Musisz mieć energię, by robić wielkie rzeczy. Trzymasz to, co daje energię. Dobrze ją wykorzystaj. I oczywiście witamina B6, witamina B12 itp. itp. Co nie? No to trzeba ją wykorzystać dobrze na ten vlog. Jak smakuje wiśnia? Bardzo dobrze. WKDzik Energy. To jest to. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, którą po prostu mam, tak? I którą za chwilkę zjem i też przetestuję. A mianowicie do ostrej zupki. Tutaj mamy taką ostrą zupkę. No i dobra, dobra. Przechodzimy sobie tutaj do spróbowania. Do spróbowania tej zupki mordeczki. I... ona totalnie, zobaczcie, ciach, ciach. Taki klimacik, nie wiem, japoński, chiński. No niby gdzieś tam może ostra jest. Albo to po prostu jest leciutko kwaśna. Nie, ostra nie, ale taki smak jest naprawdę spoko. Spoko, spoko. No i przechodzimy do tego, co się u mnie zmieniło. Oczywiście chciałem brodę zafarbować, no jasny, wyszedł, no wiecie jaki. Włosy to jest blond, ale tutaj już mam odrosty, bo mi tutaj włosy już rosną. Na głowie też, no jest blondzik. No ale ogólnie to będę musiał jeszcze raz albo zafarbować, albo użyć po prostu farby, albo... no naprawdę jeszcze raz po prostu rozjaśniacza i wtedy porządnej takiej farby, no tak żeby nie było widać, żeby nie było po prostu odrostów, wiecie o co chodzi, co nie? Jak ja uwielbiam makaron, jest to po prostu dla mnie... a jeszcze taki dobry. Zrobiłem wam smaka? Co? Zrobiłem wam smaka, czy nie? I pamiętajcie o łapkach w górę, subskrybujcie kanał. I oczywiście, oczywiście po prostu mówcie o mnie każdemu i komentujcie. Komentujcie, komentujcie. Podsumowanie. WKDzik, bardzo dobry. Podsumowanie. Zupka bardzo dobra. Nie mogę oczywiście powiedzieć, że polecam, dlatego że wam nie pokazałem opakowania, nie powiedziałem jak ta zupka się nazywa, więc nie polecę, dlatego że wiecie, że no nie będziecie wiedzieli, co to za zupka, tak? Gdzie ją szukać? Oczywiście w Carrefourze, ale nazwa jej, no to po prostu bez polecenia. No ale smaczna jest, bardzo dobra. I oczywiście przepraszam was bardzo za to, że
te 2 dni, lub takie prawie 3 dni, mnie na kanale nie było, musiałem odpocząć sobie, ale już jestem, powiesiłem flagę Polski i Anglii, niech sobie wiszą, zobaczcie. I ogólnie tutaj taką największą gdzieś tutaj chciałbym mieć, no, gdzieś tutaj taką, wiecie, flagę USA, USA. No, więc pozdrawiam, do zobaczenia.